Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby z znaku koziorożca na czytaniu dwutygodniowym. Okej, zobaczmy. Zobaczmy, co tu w obszarze prywatnym. O, jak szybciutko, pięknie. Kenas, no proszę, jakiś przełom, coś tutaj pęka, coś się otwiera. Może ty się otwierasz na coś? Czuję przełom tu, kochani. Dobra, zobaczmy w obszarze pozaprywatnym. Od razu bym chciała wiedzieć. Powiem wam od razu, tak, po całym tym horoskopie, który już zrobiłam czytania, prawda, aż do was, to powiem wam, że to będzie absolutnie specyficzny czas. To już się trzeba tego spodziewać. Sytuacje, które, o, dokładnie, wszystkie karty mi się rozsypały. Tak, chaos, dużo się dzieje, dużo do uporządkowania, dużo tematów będzie się pokazywało. O właśnie, zakończenia, zobaczcie, w obszarze pozaprywatnym mamy tą runę nierunę, czyli runę, która następuje po 24 runie Odali, prawda? Bardzo wiele osób uważa, że tego nie ma. To jest coś pomiędzy, to jest coś, co występuje po runie Odala, prawda? Czyli zakończa się coś i wtedy następuje taka przestrzeń pomiędzy tym, co się zakończyło, a tym, co ma nastąpić. Czyli, kochani, jesteśmy w tym czasie, w tym obszarze pozaprywatnym, pomiędzy. W obszarze prywatnym jesteśmy w energii. Coś się otwiera, coś się pokazuje, jakby coś pęka w końcu. Może ktoś tu pęka, może coś mówi, coś ogłasza, może ktoś mówi o swoich uczuciach, emocjach, o czymś, co czuje na przykład głęboko, a nie było wcześniej wypowiedziane, prawda? Oczywiście to też są związki, relacje, to jest też pasja, to jest też namiętność, ogień, miłość, połączenie, zjednoczenie, dogadanie, pojednanie, więc przeróżności tu, kochani, mogą nam się zademonstrować w tym czasie. No dobra, no to lećmy. Zapytajmy tutaj dalej dla koziorożca, co to tutaj się będzie jeszcze nam w prywatnych sprawach. Na razie zapytamy działo, co tu widać. Tak, co to mamy? Umiarkowanie, słuchajcie, i koło fortuny. Potężne zmiany, kochani, potężne. Jak ktoś tu zna strzelca albo ma coś do czynienia ze strzelcem, to strzelec może wnieść jakąś zmianę tobie do życia. Zobaczcie, mamy arcykapłankę. I co jeszcze? I co jeszcze? O, wow! I as mieczy. Przepiękne połączenie. Dobrze, zapytajmy w tym obszarze pozaprywatnym w takim razie. Och, cztery kielichy, ale powiem wam, często właśnie w tych czytaniach występowała nam ta energia czterech kielichów albo podobna bardzo. Więc tak, będziemy zdecydowanie uwalniać jakieś żale, smutki, coś, co się nie udało, tęsknotę za czymś, co odeszło, poszło. Tak, co tu dalej mamy? O, 44, zobaczcie, czwórka pentakli. I sąd ostateczny, no, niezwykła energia, absolutnie niesamowite. I co to mamy jeszcze? 8 buław, no, naprawdę potężne energie tutaj, ale piękne, to jest cudowne. Tu jedynie będziemy emocjonalnie sobie musieli z czymś poradzić, będziemy może zastanawiać się, tęsknić za czymś, ale uważaj, żeby ci coś dobrego nie uciekło sprzed nosa, dosłownie czuję, bo możesz się tak skupić tutaj na czymś, co było, co odeszło, czego nie ma, że nie zauważysz czegoś fantastycznego, co tutaj do ciebie przychodzi w tym czasie. Uważaj, uważaj, koziorożcu, zwróć uwagę, miej oczy naokoło głowy, jak to mówimy, prawda? Rada do obu obszarów dla koziorożca. Co tu dla koziorożca? Rada do obu. O! Sprawiedliwość. Waga nam się pokazuje. No dobra. No dobra. Dobrze. Idziemy dalej. Dopytujemy dalej. Co to mamy jako pierwsze? Receptive.
Tak, bycie receptywnym, każdy wie co znaczy, prawda? Be ready to receive what fate has planned for you, czyli przygotuj się na to, co universe, twoje przeznaczenie przygotowało dla ciebie, bo tu ewidentnie idzie coś absolutnie niesamowitego, nie spodziewasz się tego kompletnie. Co tu mamy drugie? Learn, czyli nauka. Let love show you how to learn from each other, czyli tak, będziemy bardziej tacy wyczuleni na to, by zauważyć mądre rzeczy, które dzieją się w relacjach, związkach, czy działy się, czy będziemy może myśleć o tym, wspominać, czy będziemy w tym momencie tutaj otwierać się na to, żeby zauważyć właśnie tą mądrość, którą wnosi nam każda relacja i co ona nam pokazuje, i te sytuacje, gorsze, lepsze, okropne nawet, ale co nas to uczy, czego nas to uczy, co nam to pokazuje, prawda? I teraz, jeżeli za tobą są jakieś takie trudne relacje, toksyczne, destrukcyjne i zastanawiasz, po co to było, ostatnio, słuchajcie, medytowałam na ten temat dużo, 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 dlaczego tak się dzieje i oprócz tego, że mamy to w planie duszy, prawda, i tak dalej, czego nas to uczy? I cały czas dochodziłam do jednego wniosku. Może dla ciebie to będzie też coś ważnego, istotnego. Czego nas uczą trudne relacje? Takie właśnie romantyczne czy rodzinne, gdzie chcielibyśmy, oczekiwalibyśmy, pragnęlibyśmy, żeby była miłość, miłość prawdziwa. Te relacje trudne, takie ładnie nazwijmy, uczą nas, to jest mój wniosek, do którego wciąż i wciąż dochodziłam od nowa, czym miłość nie jest. I jak sobie tak pomyśleć, no to jeżeli już przerobiliśmy te lekcje, czym miłość nie jest, to teraz może warto otworzyć się na lekcję, czym miłość jest, prawda? W rzeczy samej, czym tak naprawdę jest prawdziwa miłość. I ja czuję, że jest to tu możliwe, kochani. Pytanie, czy sobie na to pozwolisz, koziorożcu, żeby się uwolnić od przeszłości, zostawić ją ze sobą i wyruszyć w te nowe lekcje, czym miłość jest, żeby się tego dowiedzieć, żeby to poczuć, żeby być szczęśliwym w końcu i by faktycznie doświadczyć tej prawdziwej miłości i tego, czym tak naprawdę jest prawdziwa miłość. Dalej mamy signs, watch out for signs leading you to true love, zobaczcie, czyli zwracaj uwagę na sygnały, na różnego rodzaju podpowiedzi, przekazy, które będą ciebie prowadzić bezpośrednio do prawdziwej miłości, do tego, żeby zobaczyć, żeby się dowiedzieć, czym ta prawdziwa miłość jest. Nie chodzi tu o to, że od razu wszyscy znajdziemy prawdziwą miłość, bo to się nie dzieje aż tak szybko, najpierw trzeba sobie życie uporządkować, poukładać pewne rzeczy, ale czuję, że mamy szansę, żeby znaleźć, zobaczyć tą prawdziwą miłość może w innych związkach, relacjach, a może gdzieś obejrzysz film i dowiesz się, jak prawdziwa miłość wygląda, czym jest i pomyślisz sobie, o, pragnę tego. Dokładnie tego pragnę, bo tutaj chodzi o to, kochani, żebyśmy punkt po punkcie dokonali wyborów, otwarli się na coś nowego i żebyśmy dokonali tego wyboru, podjęli tą decyzję, tak, pragnę czegoś więcej, pragnę czegoś lepszego, pragnę prawdziwej miłości, pragnę i tak dalej, prawda? Czego pragniesz, koziorożcu, tak naprawdę w sobie, w serduszku? I żeby sobie pozwolić na tą myśl, jest to dla mnie możliwe. Jest to dla mnie, o wow, o wow, tak, 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 o tym mówię i to dostajemy, zobaczcie. Open yourself to love, otwórz się na miłość, zobacz, o wow, zaraz wam pokażę, pomału, pomału, otwórz się na miłość. It is safe for you to let your heart be seen, czyli pozwól sobie, żeby twoje serduszko było widoczne, don't be scared, przestań się bać miłości, relacji, związków, pozwól sobie na to, by się otworzyć. I teraz zobaczcie, drugie, be optimistic, czyli bądź osobą optymistyczną, keep in mind, czyli pamiętaj o tym, that you create your reality, że to ty, dokładnie ty, kreujesz, budujesz swoją rzeczywistość też myślami, pamiętaj.
You can't attract love, czyli nie jesteś w stanie przyciągnąć miłości, tej prawdziwej miłości, with a negative mindset, czyli z tym negatywnym podejściem, i to jest dokładnie wisienka na torcie, dokładnie, kochani. To jest to, co ja zawsze podpowiadam, tu mówię w tych czytaniach. Pragniesz prawdziwej miłości, która jest piękna, musisz się napełnić tym pięknem, czyli wyrzuć negatywny wzorzec miłości z siebie, miłości, wzorca relacji, związków, bo taka destrukcyjna relacja to nie jest miłość, to jest właśnie coś, czym miłość nie jest, więc wyrzuć to, przestań to łączyć z miłością, zacznij sobie robić nowe połączenia, czym jest prawdziwa miłość, prawda? Jak optymistycznie, pięknie ona, ile radości wnosi do życia, ile światełka, ile pięknych uczuć. Tu sobie, zrób sobie takie połączenia. I kochani, i co ja tu jeszcze mam? New love, zobaczcie. A new chapter begins, czyli dla kogoś tutaj naprawdę pojawia się nowa osoba i nowy rozdział się rozpoczyna. Tak. Może to być new partner, czyli nowy partner, or in a current relationship, albo w tej obecnej relacji. Zobaczcie, czyli zupełnie możliwe, że jakiś koziorożec otwiera się tutaj na swoją osobę. Może postanawiacie spróbować ponownie, czyli może być jakiś wracacz dla kogoś, ale powiedziałabym taki wtedy fajny do przyjęcia, może przemyślane jest dużo, może sobie pozwoliliście na to, żeby też, może tobie się udało rozwinąć, ewoluować, wzrosnąć, może tej osobie też, i teraz jesteście już trochę innymi ludźmi niż wtedy, prawda? W związku z tym potraficie inaczej może ze sobą rozmawiać i tak dalej, więc jak najbardziej widać, że tu się dużo zmieniło. Osoby, które pragną nowej relacji, jak najbardziej jest to możliwe tutaj, ale czuję, że w tych obecnych relacjach, które są tak pozytywnie rokujące, mają potencjał, też są ogromne możliwości zmiany na lepsze. Ale oczywiście, że to się samo nie dzieje, tu się trzeba przyłożyć, tu się trzeba zaangażować, tu trzeba pogadać, tu trzeba być gotowym, żeby odpuścić jakieś wcześniejsze przeszłe kwasy, smutki, prawda, coś, co się wydarzyło, żeby móc wprowadzić nową energię do danej relacji, prawda? Dobra, co tu mamy dalej, kochani moi? Prawda ukryta. Ktoś tu się boi z tobą skontaktować. Mam takie poczucie i mam ochotę powiedzieć, i bardzo dobrze. Widocznie tu ktoś trochę nawywijał, albo trochę dużo. I ty masz takie poczucie, może nie chcesz, żeby ten ktoś się odezwał. Czyli tu ewidentnie widać, że jest jakaś granica wyznaczona przez ciebie. Może zdarzyło ci się kogoś odepchnąć w ostatnim czasie, bo właśnie w ostatnim czasie albo już dawniej, ale w każdym razie jest tu między wami dalej mur i czuję, że nie ma możliwości tu się dogadać. Jeżeli się zastanawiasz, odezwać się czy nie, ja bym powiedziała, daj temu więcej czasu, popracuj nad sobą więcej, nad tym, by uwolnić jakiś ból, jakąś krzywdę, coś, co jeszcze w tobie siedzi, bo łatwiej ci będzie rozmawiać z tym kimś, szczególnie jeżeli ten ktoś wniósł ci mnóstwo bólu do twojego życia. Kiedy ty to uwolnisz, bo jak tego nie zrobisz, to zaczniesz z tym kimś rozmawiać i ten ból się uwolni i znowu będzie tak, jak było. Znowu to przyniesie kolejną krzywdę, prawda? Żeby to nie przyniosło kolejnej krzywdy, najpierw trzeba uwolnić tą krzywdę, która wcześniej była zadana tobie i tam dalej gdzieś krzyczy z ciebie, prawda? Idziemy dalej. Ktoś tu widać, że pracuje i mówi, znaczy nad sobą pracuje, mówi I'm becoming a better person, czyli staje się lepszym człowiekiem. Genialna. Następna rzecz, I'm so attracted to you, czyli ktoś ci mówi, och, tak mi się, strzelcu, podobasz, że po prostu, oh my gosh. Tu może położę, jakoś tak czuję, że to może być przełom, że ktoś się tutaj odzywa do ciebie, że ktoś chce się z tobą skomunikować jakoś. Czekajcie, spróbuję nam tutaj, o. Tak, żeby nam tak nie świeciło, dobra. Tak, dokładnie, dobra. Idziemy dalej. Weźmy teraz ten temat romantyczny, tak ogarnijmy sobie. Tak, czyli następuje przełom, może się ktoś odzywa, pragnie coś zmienić, wprowadzić jakby nowe zasady, nowe reguły, może w starej relacji, może nowa relacja, może ktoś tu ci coś zaproponuje. Może to ty wpadniesz na to, żeby się do kogoś odezwać, bo czujesz tam potencjał, bo czujesz te możliwości, bo czujesz, że tam jest optymistycznie.
Idzie głosem intuicji, tego wewnętrznego instynktu, on cię poprowadzi we właściwą stronę. No, są tu rzeczy ukryte, są tu rzeczy, których nie wiesz, są tu ukryte rzeczy też emocjonalne, może ty też ukrywasz jakieś emocje, czegoś nie mówisz i to jest tutaj ewidentnie widoczne. Natomiast karta sprawiedliwości mówi, że to by się przydało, to jest rada do obu obszarów, przydałoby się tu podsumować całą tą relację, o której myślisz. I zastanowić, no bo tak, każdy z nas dokłada czasem oliwy do ognia, prawda? Każdy z nas czasem powie o dwa słowa za dużo i sprawia komuś przykrość. I często jest tak, że obwiniamy później jakąś osobę o całość, ale jakby tak się uczciwie przyjrzeć temu i podsumować i zastanowić się, gdzie ja tam błąd popełniłam, prawda? Czy popełniłem w tym wszystkim, może w rozmowie, może ogólnie w całej relacji, no wszystko zależy, o co chodzi. Bo karta sprawiedliwości to jest właśnie poszukiwanie tej prawdy tutaj, tego balansu, tego, żeby faktycznie zobaczyć prawdę taką, jaką jest, a nie prawdę jednostronną, bo często mamy skłonność do przechylania tej szali prawdy w naszą stronę. A gdyby ją tak obiektywnie postawić, to gdzie ona wtedy jest, prawda? Jak ona się kształtuje? Czyli po prostu uczciwie się zastanowić, jaki ja mam wkład tutaj, na przykład w tą przykrą atmosferę, albo w tą kłótnię, albo no nie wiem, co by to tam nie było, a przykre, prawda? No i później, co mogę z tym zrobić, żeby i przede wszystkim, czy ja chcę coś z tym zrobić, czy to jest relacja, która jest rokująca dla mnie i jeszcze chcę w to inwestować, jeżeli chcę, to co i jak ja chcę to zrobić. Ważne, żeby się też zastanowić, jaka to była lekcja, co mi wniosła, czego mnie nauczyła. I pamiętajcie, lekcje są różne. Czasem uczą nas lekcje życiowe, co nam się podoba i co jest cudowne, a czasem uczą nas, co czymś jest, prawda? A czasem uczą nas właśnie, co czymś nie jest. Tak jak mówiłam o tym, że takie związki, no, gdzie jest ból, krzywda i krzyk, to są relacje, gdzie nie ma w ogóle miłości. Tak naprawdę tam jest przywiązanie, tam jest przyzwyczajenie, tam jest namiętność, pasja, chemia, czasem karma, przeróżne połączenia, ale miłość jest zawsze ciepła, przyjemna, sprawia, że serce nam się rozpływa, prawda, jak lody na słońcu. To jest miłość. Więc może warto teraz, żebyśmy zaczęli sobie na nowo budować jakby obraz miłości i czym ta miłość jest, bo bardzo wielu z nas ma z tej ery ryb taki jak w krzywym zwierciadle wypaczony, krzywy obraz miłości, związków, bo tyle tego było w tej erze ryb wokół nas, że zaczęło nam się wydawać, że to tak jest, że to taka norma, że to tak ma wyglądać. Ja czuję, że w tym czasie teraz następuje taki przełom i przebudzenie, zaczynamy widzieć właśnie, że to nie jest miłość, to nie była miłość, to było wszystko przeróżności, ale nie była to miłość. Warto się zastanowić, kochani, jak sobie podsumowałam moje życie, to tak, doszłam do takich wniosków, więc może dla ciebie to jest jakaś też podpowiedź, jak sobie popracować z tym. Idźmy teraz do tego obszaru poza prywatnym. Tu jeszcze wrócimy, bo tu jeszcze są ciekawe rzeczy, ale zobaczmy w tym obszarze poza prywatnym. Tak, dissatisfaction with life. Ktoś tutaj nie ma satysfakcji z życia zawodowego, z życia może kariery całej swojej, ogólnie może z pracy właśnie, czy z tego, jak wygląda życie tej osoby, gdzie mieszka może, jak to wszystko tam jest poukładane. I teraz jeżeli czujesz ten brak satysfakcji, to dlaczego niczego nie zmienisz, prawda? I tu nie chodzi o to, by wymieniać argumenty, dlaczego ja tam siedzę, czego się nie da, tylko żeby się zastanowić, przebudzić się tutaj i pozwolić sobie na to, by odnaleźć możliwości uwolnienia się z tej sytuacji, czyli co się da, co ja mogę zrobić, jak ja mogę zmienić moją sytuację na lepsze, prawda? To jest super ważne w tym czasie. Mamy muchę. Tak, tutaj, kochani, ewidentnie widać, że ktoś emocjonalnie poleciał w dół.
Ktoś tutaj skupia się na tym, co się nie udało, co się zakończyło, co odeszło, i patrząc na całe to czytanie, ono jest przepiękne, poza tym właśnie tutaj obszarem, więc mam ogromną nadzieję, że to jest może jedna, dwie osoby, które pozwoliły sobie na to, żeby dłużej, bo widzicie, to jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli coś się złego dzieje i skupimy się na tym i skoncentrujemy się na tym, i to zaczyna narastać, bo wiadomo, na czym się skupiamy, tam idzie nasza energia i to się rozwija. Więc jeżeli skupiamy się na złych rzeczach, myślimy o złych rzeczach, mówimy o złych rzeczach, to się rozwija. To narasta, czyli coraz więcej tego do życia przychodzi. I tutaj jest to niebezpieczeństwo, że ktoś tak właśnie sobie zrobił taką krzywdę. Ale co jest fantastyczne, w każdej chwili można to przerwać, ale trzeba wykonać wysiłek i zostawić już to za sobą. To jest zawsze, kochani, wysiłek. Zobaczcie, wejdź w inny rodzaj doświadczeń. Stepping into a new experience. Wejdź, pozwól sobie na to, by wejść w inny rodzaj doświadczeń. Zobacz, protection from a powerful friend, czyli jakaś ochrona. Masz kogoś blisko siebie, ktoś, kto jest w stanie ci pomóc, ktoś, kto jest w stanie doradzić może, albo pokierować, albo pomóc ci jakby wyjść z tego, prawda? Wyciągnąć cię z tego. Właściwie to sami się mamy wyciągać z takich rzeczy, ale są ludzie, że czasem zdanie się usłyszy i jakby słoneczko zaświeciło, prawda? Więc tak. Dobrze. Tutaj widać, że ktoś faktycznie zaczyna się zajmować tymi trudami, że tak powiem, i robi coś z tym i wyciąga się z tego, także jest to cudowne. I dalej, co tutaj mamy? No właśnie, ta beczuszka zawsze mi przypomina, że jeżeli się skupiamy, to jest to, co powiedziałam przedtem, jeżeli się skupiamy na złych rzeczach, na tym, czego nie ma, to narasta, prawda? To się rozwija, czyli pozwól sobie, żeby to zmienić, żeby przestać to sobie robić, bo wtedy krzywdzisz siebie, krzywdzisz swoją energię, jakby odrzucasz od siebie możliwość ewolucji, zmiany, rozwoju, pójścia w dobrym kierunku. Kiedy właśnie skupiasz się tylko na tych złych rzeczach. Zobaczcie, co jeszcze mi się wyciągło. Zmiana na lepsze, ale pamiętajcie, to nie jest zmiana na lepsze, która wpadnie przez okno i powie: halo, jestem zmianą na lepsze. Nie. To jest coś wypracowanego. I ja zawsze będę powtarzać, to są rzeczy, nad którymi trzeba pracować. Działać, aktywnym być, pomyśleć, zastanowić się, później jakoś fizycznie zadziałać, jeśli jest potrzeba. Znowu pomyśleć, poukładać sobie, poczuć, pozwolić sobie na zmianę, pozwolić sobie na zmianę myślenia, postrzegania, widzenia, szukać innych, nowych możliwości, prawda? To jest super ważne. Tak, ktoś tu wpada na to, żeby zmienić pracę, to na 1000%. Ktoś wpada na jakiś w ogóle świetny pomysł, żeby coś zbudować, rozwinąć. Może tu chodzić o nową pracę, może chodzić o nową umowę, nowy kontrakt, nowy projekt. Coś tutaj fantastycznego się dzieje, dlatego że coś tu koziorożec zakończył, dokończył, sfinalizował i tu się zrobiła przestrzeń, możliwość. Dlatego pojawia się coś nowego, czym może się teraz koziorożec zająć, i jest to, ja czuję, bardzo piękne. Daje to ogromne potencjały rozwoju tutaj, ale znowu pamiętajcie, rozwój następuje poprzez działanie. Tylko poprzez działanie. Czyli jak ktoś siedzi i czeka, no to co najwyżej doczeka wieczora, prawda, albo zmiany pogody, ale tyle. Żeby się faktycznie coś zmieniło w twoim życiu, musisz coś zmienić. Ty musisz coś zmienić. Dobra. Co tu mamy? Tak, mamy szesnastkę. To mi się kojarzy troszkę z wieżą, czyli pozwól, żeby upadło to, co czujesz jako kompletnie nieswoje. Bądź osobą odważną, bądź osobą naturalną w tym wszystkim. Naprawdę się wczuj w to, czego potrzebujesz obecnie i jak chcesz do tego dotrzeć, kto może ci ewentualnie pomóc, ale chodzi o to, żeby ta osoba pomagająca zrobiła na przykład 10%, a całe 90% to jest praca każdego z nas, prawda? Czyli gdzie kreatywność uwolnisz, bo ten pomarańczowy kolor tu piękny, to jest kolor kreatywności, to jest. To,
co uwalnia w nas ten potencjał, który w sobie każdy z nas nosi, prawda, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, żeby wyruszyć w jakąś dla siebie lepszą, w lepszym kierunku. Może przyjść jakiś prezent, propozycja z tego obszaru pozaprywatnego. Mogą być tutaj jakieś dobre dla kogoś, jeżeli chodzi o jakieś urzędowe sprawy, sądowe sprawy, to mogą być jakieś dobre wyniki, zaskakująco dobre, powiedziałabym, ale pamiętajcie, to jest czytanie ogólne i nie jest to dla każdej osoby. Jeżeli ktoś by sobie życzył indywidualną rozmowę i wejrzenie indywidualne w sprawy tej osoby, zapraszam serdecznie na sesję. Możesz sprawdzić na stronie mojej www.mistycznyogrodulili.pl, jakie są oferty, jakie są ceny, wszystko sobie tam możesz zobaczyć. Natomiast tutaj, kochani, ewidentnie widzę, że ktoś cieszy się, ktoś albo podpisuje bardzo dobry kontrakt, albo jest bardzo korzystne orzeczenie dla jakiejś osoby, dla jakichś osób, tak powiem. Tak, dużo przebudzeń, olśnień, takie otwarcie się też na nowe, chęć zamknięcia i zamykanie wcześniejszych rozdziałów, chęć pójścia dalej, więc może nowa praca, nowy projekt, to już mówiłam, jak najbardziej także dla koziorożców. Ogólnie, kochani, czuję bardzo fajną energię tutaj, całe szczęście, bo powiem wam, że horoskop strzelca tak mnie wymęczył, że no, kto ma strzelca gdzieś w kosmogramie albo gdzieś wokół siebie, to sobie zobaczcie, bo to też się trzeba z tym liczyć, że te energie dla tych osób będą gdzieś tam w tym życiu się pokazywać. Im więcej masz strzelca wokół siebie, czy też w swoim kosmogramie, to będzie się to pojawiać. Także kto ma ochotę, zobaczcie sobie. To tak podpowiadam dla tych osób, które by chciały, bo się nam ten strzelec na samym początku pokazał, jako pierwsza karta, prawda? Ale ogólnie tydzień piękny i jeżeli poradzimy sobie emocjonalnie ze sobą, i żeby pozamykać jakieś rzeczy za nami, no to wtedy naprawdę przepiękny czas, te dwa tygodnie teraz dla nas. Oczywiście, czy to oglądasz w trakcie premiery, czy później, jak już jest czytanie bezterminowe, ja mam takie, słuchajcie, umowy z moimi przewodnikami duchowymi, że każdy ma znaleźć moje czytanie dokładnie wtedy, kiedy ma znaleźć. Nieważne, kiedy to było nagrane, jeżeli tytuł ciebie przyciąga, jeżeli czujesz, że to jest dla ciebie, to tam jest wiadomość na pewno dla ciebie. Dobrze, kochani, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości. 1, 2, 3. Jedyneczka dla koziorożca. Tu jest zdecydowanie tak, szczęśliwa gwiazda temu przyświeca, brawo, super. Ale tu by trzeba też emocjonalnie popracować i wyskoczyć z jakiegoś negatywnego myślenia. 2, idealny moment, pięknie. Aha, i 3, tutaj też zielone światełko. I tak tylko zauważ, czy nie skupiasz się czasem na braku, na negatywnych rzeczach, rozwiązaniach. Popracuj nad bardziej pozytywnym, optymistycznym podejściem do życia. Do siebie też. Dobrze, koziorożce kochane, to tyle dzisiaj. Czytanie niezwykłe, także jak ktoś ma ochotę, przyjmujcie, bo tu jest naprawdę 99% fantastycznej energii. Utulam mocno, cudownie, że jesteście i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa!